Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4. Witajcie moi drodzy. Oczywiście kontynuujemy grę z komunistycznym Związkiem Stanów Ameryki. No i słuchajcie, toczymy wojnę z Osią, niezwykle zaciętą wojnę. Otóż tak, jak tu wygląda sytuacja, moi drodzy? Otóż tak, niedawno Niemcy skapitulowały. Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy. Te państwa już są pod naszą właściwie kontrolą. Teraz słuchajcie, szykujemy się powoli do zaatakowania tutaj tych resztek Polski. Właściwie tego, co Niemcy zrobili z Polską. No i słuchajcie, dobicia Rumunii, dobicia Węgier. No i słuchajcie, ruszenia na Rosję. Ostatnio udało nam się, słuchajcie, zdobyć przyczółek tutaj w Turcji. Więc jest to dla mnie dosyć ważna sprawa. Słuchajcie, my tu mamy jakieś dywizje. Niech te dywizje spróbują tutaj uderzyć. Czy my w ogóle jesteśmy w stanie cokolwiek z tym zrobić? O coś takiego właśnie mi chodzi. Dobra, ale spokojnie. Otóż tak, co my tutaj mamy? O Jezus, ile my tu mamy raportów. Co się tu wydarzyło? Ładnie, żeśmy ich tutaj potopili. Moi drodzy, niemieckie oraz chińskie konwoje. Tutaj lekki krążownik chiński. Tutaj też statki transportowe wroga. To japoński niszczyciel padł naszą ofiarą. No ładnie, tutaj rumuński lekki krążownik. Tutaj także. No słuchajcie, same sukcesy naszego lotnictwa tutaj na tym akwenie, muszę przyznać. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co się udało nam tutaj osiągnąć. No tutaj 6 samolotów straciliśmy, ale zdobyliśmy japoński lotniskowiec, Hiryu. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo dobra wiadomość to jest dla mnie. Co my tu mamy? Boże, ile tego tu potopiliśmy. Ogromne ilości sprzętu. Słuchajcie, aż dziwię się, że oni jeszcze mają statki handlowe. Dobra, kolejny rumuński lekki krążownik. Tu cała masa statków handlowych. Ogromny, ogromny sukces. Tutaj japoński lekki krążownik. Tutaj rumuński niszczyciel. Tutaj 10... To są chyba filipińskie konwoje, to myśmy stracili niestety. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Słuchajcie, to co się tu dzieje, to jest bardzo miłe. Pięknie, oby tak dalej. Oby tak dalej, a ta wojna, myślę, może mieć bardzo pozytywny obrót. Tutaj niestety wylądowały nam chińskie oddziały na Filipinach. Mam nadzieję, że Filipińczycy sobie dadzą z nimi radę. Bo jak nie, to będzie źle. Ostatnio także padło, słuchajcie, tak, padły dwa państwa tutaj na Pacyfiku. Mianowicie dawne Imperium Dziobaka jak to się nazywało? A, Imperium Kiwi, przepraszam. No, tak więc słuchajcie, będziemy tutaj nacierać. Tu musimy, słuchajcie, zepchnąć wojska Osi na Nowej Gwinei. Też tutaj coś żeśmy zatopili. Boże, same sukcesy, same sukcesy. Tutaj też coś jest. Okej, co my tu jeszcze mamy? Tu, pięknie. Same dobre rzeczy, no. Dobra, a tam pierdzielisz. Mamy 874 tysiące ludzi jeszcze do wzięcia pod broń. Okej, tu mamy nasze wyrzutnie rakiet. Ja myślę, że nasze wyrzutnie rakiet skupią się na przykład na ostrzeliwaniu Stalingradu. Te też się nudzą, a więc je sobie wycelujmy sobie w Moskwę. A więc raczej w zaplecze. Mamy troszkę zatłoczone te bazy, ale myślę, że i tak damy radę. W każdym razie znajduje się to wszystko w naszym zasięgu. Wy raczej tutaj nic robić nie możecie za bardzo. Wy też, no. Dobra, nic z tego. Okej.
Raz tak, co wy robicie? Białoruś, Ukraina jest ostrzeliwana, tak? Się macie skupić na Ukrainie. Dobra, Białoruś, pięknie, 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 pięknie to wygląda. Ale zróbmy sobie coś, jedną rzecz. Nasze bombowce strategiczne. Was umieścimy sobie tu. Na przykład będziecie sobie latać tutaj nad... Albo nie. Zróbmy to nieco inaczej. Was tu. Słuchajcie, czas rozpocząć zrzucanie bomb atomowych, myślę. Nad rosyjskie miasta. To zamknąć. Bombowce strategiczne. Okej, dobra. Gdzie mają Białoruś? Wy. Bombowce strategiczne, Ukraina. Na tym się skupcie. Co my tu mamy? Dobra, mam nadzieję, że tyle samolotów nam wystarczy. Puśćmy sobie gierę. O właśnie, mamy to. Mamy to. Ja wiem, że brakuje nam chromu, z tego co pamiętam. Dobra, słuchajcie, odpalamy głowicę. Jedna na Kijów. Jedna na Mińsk. Słuchajcie, Leningrad. Moskwa. A Stalingradu jeszcze nie możemy. Ale to z czasem. Dupło. Pięknie. Coś żeśmy tam podziałali w tej kwestii. Co mnie osobiście bardzo cieszy. Aha, dobra, jesteśmy w trakcie przerzucania dywizji MacArthura. Dobra, odpuść sobie tutaj działania. Wszystkie swoje dywizje. O, bomba atomowa na Moskwę. Moskwa, na której nie jeden zdobywca połamał sobie zęby, stała się celem ataku jądrowego. Wybuch mający zruzgotać rosyjską władzę niemal całkowicie zniszczył Kreml. Andrzej Wlasow. Należy do osób, które ze względu na ciągle towarzyszący im strach popadają w paranoję. A, dobra, okej. Okay. Ta paranoja sprawia, że nadal żyje. Ciekawe. Wypada jednak spytać, czy przed tak bezlitosnym wrogiem można się gdziekolwiek ukryć. Dobra, pierdzielenie, sranie w banie. Dobra. Tak więc Moskwa dostała. Teraz tak. Ty, mój kolego. Czas, myślę, uderzyć. Uderzmy tutaj. Naprzód. Spróbujmy coś tu podziałać, bo inaczej będzie ciężko. No, nasze dywizje już tam sobie radzą. Jako tako. Dobra. Nie wiem, czemu nie mogę tutaj zaatakować, ale mniejsza z tym. Dobra. Teraz tak, ty kolego. Uderz
następująco. Tak, na południe. Skierujmy nasze uderzenie. No i tutaj chcą nas zatrzymać. Miejmy nadzieję, że im się to nie uda. Gdzie wy latacie? Zróbmy to inaczej. Czekajcie, wy... Co, w Grecji latacie dalej, tak? Dobra, mamy wsparcie z powietrza. Powinno nam nieco ułatwić sytuację. Dobra, jak to sytuacja? O, pięknie, nacieramy na całej długości frontu praktycznie. W obszarze, który mnie bardzo interesuje. Tutaj Rosjanie próbują kontratakować. Mam jednak nadzieję, że im to nie wyjdzie. Czekajcie, bo te dywizje... One nie wiedzą za bardzo, co mają ze sobą zrobić teraz. Tak więc te dywizje, moi drodzy, przerzućcie sobie tutaj. A tu mamy dwie dywizje pancerne. Was też tu. Tak jest. A Eisenhower, ty nacierasz na siły rosyjskie. I nie tylko. Są tu też oddziały niemieckie, które swoją drogą są już tak bardzo zmęczone i wykrwawione walkami, że no nie stanowią już większego zagrożenia dla nas. Dobra, wyrównać mi tą linię frontu tutaj. Zajęć te Zakarpacie, to wszystko. O, czekajcie, bo tutaj mamy... O, dywizja wroga w okrążeniu, pięknie. Pięknie porobieni, dobra. Tutaj docierają kolejne nasze dywizje. Uderzyć mnie na to. Złamać opór wroga. Cholera tutaj. Brytyjczycy jeszcze pływią, no. Już to przypuszczał. No, przełamać ich opór tam. Dobra, ja wiem, sabotaże to się zdarza. Przed tym nie uciekniemy. Dobra, jak tutaj sytuacja? Tu topimy konwoje cały czas. Pięknie i ładnie. Tu, słuchajcie, też mamy sukcesy. O, czekajcie, tu mamy dywizje wroga okrążone. Clark. Twoim zadaniem jest zniszczyć mi ich tutaj. Czym prędzej. Oni są tam odcięci kompletnie od zaopatrzenia, więc wykorzystaj to. Mój drogi panie, pięknie. Dobra, tu nasze dywizje chyba powinny atakować. Tutaj też, jak widzę, sukcesy. No, tu są problemy z zaopatrzeniem. Ja to rozumiem. Ty masz tam dotrzeć, kolego. Dobra. Tutaj kto? Niemcy. Filipińczycy. Znaczy ci. Nie Filipińczycy, tylko... Chińczycy. Dobra, tu piękna ofensywa. Podchodzimy pod Lwów, moi drodzy. Więc myślę, że moment, kiedy padnie Polska, to jest tylko właśnie kwestia czasu. Jak tu przebijamy się, mam nadzieję. Atakować ich tam, atakować. O,
No, tu Szwaby dowodzą. Falangistyczna Polska kapituluje, patrzcie. Wspaniale, wspaniałe wieści. Polska skapitulowała. To ważna wiadomość. Dla mnie. Dla nasze dywizje Prom na wschód. Coraz to bardziej. Mam nadzieję, że tutaj w tej Turcji uda mi się tutaj rozciągnąć bardziej siłę osi. To dałoby nam spore możliwości. Dobra. Okej, tu radzimy sobie nie najgorzej. Was podciągnąć sobie bliżej w linii frontu. Ja wiem, że oni tutaj mają sporo samolotów. Jak tam nasz przemysł, moi drodzy? Okej, broń osobista jest gotowa. Potrzebowalibyśmy więcej ciężarówek, więcej czołgów. Z tym jest problem, bo nie mamy za bardzo... Brakuje nam chromu. Dobra, jak tutaj? Artyleria, tak? Samobieżna i nie tylko. Myśliwce się tworzą, to jest dobra wiadomość. Zerknijmy sobie tu. Jak wygląda kwestia... Okej, niszczycieli czołgów mamy nadwyżkę. Artylerii też mamy nadwyżkę. To jest artyleria przeciwlotnicza właśnie. Tu mamy niedobory. I w nowoczesnych czołgach też nam brakuje sprzętu. Ciężarówki. Także wyrzutnie rakiet. Dobra. Jakbyśmy tak rozpoczęli produkcję większej ilości ciężarówek? Możemy sobie na to pozwolić? Myślę, że możemy. O Jezu, ja tylko połowę fabryk wykorzystuję? Aż tyle fabryk mam? No dobra, wykorzystajmy tego więcej. Nie tu. Tu. To jest tu, rozpocząć, zwiększyć produkcję. Przydałyby się też te kurde nowoczesne czołgi. Mamy tylko wersję A1, A2 już jest też, no. Dobra, niech się robią, mimo wszystko, mimo że nie mamy tylu zasobów. Trudno. Tego w związku z tym może otwórzmy sobie jeszcze więcej tutaj fabryk. Dobra. Dhaka jest tutaj atakowana przez nas. Jak tu panowanie w powietrzu nasze, co? Was przebazujcie się tutaj. No słuchajcie, zaczynamy powoli odnosić sukcesy w tej wojnie. Słuchajcie. O, tu pięknie. Tu pięknie, żeśmy ich pociśli. Oby tak dalej. Oby tak dalej, moi drodzy. Dobra, was. Przewozujmy sobie tu. Okej. Tu zaczynamy, słuchajcie, poważne zabawy widzę. Wy gdzie latacie? Wschodnie Bałkany, bez sensu. Dobra. Co wy robicie? Wiecie co, ja myślę sobie, że tak. Was ustawimy sobie w Grecji i wy tu będziecie latać nad... nad oceanem.
Bo musimy tutaj, słuchajcie, zwiększyć nasze... poprawić naszą sytuację. No, tu ciężkie boje. Z tego co widzę. Tam MacArthur troszkę utknął. Ale pięknie ciśniemy tu. Tak jest, przełamać opór wroga. Nacjonalistyczny Yunnan kapituluje, patrzcie. Nie wiem gdzie to jest nawet za bardzo, ale spoko. Tu Włosi dostają po dupie. Tu my ciśniemy. Aby zająć ten port, ponieważ z tego co pamiętam to jest chyba spory port. Znaczy trzeci poziom tylko. Ale to i tak jest lepiej. Tu mamy drugi. Tu mamy jaki port? Tu, a tu jest port. O właśnie, tu jest jedyneczka. Tu jest dwójeczka. No właśnie, to jest chyba największy port tutaj. Jest on dosyć istotny. Jezus Maria, tu znowu żeśmy potopili strasznie dużo statków. Ja mam tutaj tylko nadzieję, że tu nasze siły dadzą sobie radę. Że Filipińczycy tutaj naprawdę pokażą klasę. Bo jak nie, to będzie źle. O, tu w końcu zdecydowaliśmy się na atak. No, tutaj... to lotnictwo tutaj mocno działa, brytyjskie. Panować to. O, pięknie, dobra. Ty, mój panie, zniszczyć to. Tę dywizję wroga tutaj. Zmiażdżyć ich. No i bardzo ładnie. Skapitulowali. No, tu w końcu jakieś sukcesy są. Dobra, my... dalej na wschód. Trzeba zowywać się. Tak jest, słuchajcie, mamy luty. Zimą niestety atakujemy. Okej, kolejny plan działania jest nam potrzebny. Mianowicie będzie on polegać na uderzeniu tu. Co jest? Tu uderzyć, tak, tędy, pięknie. A jest. Bierz się za to, kolego. Ja wiem, że tu nie będzie łatwo wykonać takie uderzenie. A jest. Nacierać tu. Jak widzę, znowu ciężkie boje. Dobra, zerknijmy sobie tak. On bez zadań tutaj. Dobra, ktoś jeszcze bez zadań? Nie. Bo tam nie mamy rakiet już. Wszystko wywaliliśmy w ruskich. Na szczęście bombardowania trwają.
A co będzie na bombę atomową na Sewastopol, co? Że to nie jest zły pomysł. Pięknie. O, tu kontruderzenie jakieś przeprowadzone przez wojska osi. Tak jest, przejmować to, nacierać. Nie tracić czasu. Pięknie. Wylatacie nad Ukrainę. Więc myślę, że można was spokojnie przebazować tutaj. Hej, hola basta, bo tu się coś nam popsuło. Otóż tak, was tu. Za wszystko już nad Ukrainę. Dobra, wy jeszcze tutaj tą zachodnią Polską się interesujcie. Znaczy wschodnią Polską, przepraszam. Wy co, zachodnia Polska? W zachodniej Polsce już nic nie ma. Tak jest. Tak, wy. By tu latać nad Ukrainę już. Do Winnicy was przebazować.